Początkowo konferencje były organizowane głównie na Dolnym Śląsku. Od kilku lat spotkania odbywają się w miejscach, które są szczególnie ważne dla dziedzictwa górniczego. Poprzednie konferencje odbywały się na przykład w Zabrzu czy Wieliczce. Jak zaznacza Maciej Madziarz, jeden z organizatorów, Krzemionki są na mapie historii górnictwa miejscem wyjątkowym. Krzemionki tutaj odgrywają rolę absolutnie kluczową, ponieważ znajdujemy się tutaj u absolutnie u korzeni górnictwa na terenach współczesnej Polski. Proszę Państwa, 5000 lat historii. Wśród poruszanych tematów jest wpływ górnictwa na rozwój nauki i techniki, górnictwo w kulturze i sztuce, czy powstawanie i upadek ośrodków eksploatacji złóż. Nasza cywilizacja kiedyś i współcześnie u swoich podstaw ma eksploatację i wykorzystanie surowców mineralnych. Współcześnie ludzie kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, że nie byłoby naszej cywilizacji, gdyby kiedyś człowiek nie sięgnął po raz pierwszy po surowiec metodami górniczymi, a pierwszym surowcem mineralnym wydobywanym przez człowieka tymi metodami był krzemień. Te konferencje dają okazję do wymiany doświadczeń. Są poznawane nowe materiały archiwalne, mapy, które udaje się znajdywać w różnych ośrodkach, niekoniecznie w archiwach. To są kopalnie, to są również muzea, biblioteki i takim przykładem modelowym może być kopalnia w Mirsku. Krzemionki od dawna starają się o to, aby na terenie rezerwatu powstała stacja naukowo-badawcza. Tę myśl zainicjował profesor Stefan Krukowski, który jako jeden z pierwszych inwentaryzował powierzchnię kopalni. Po pierwsze zdobywamy doświadczenia co do zagospodarowania, udostępniania innych obiektów górniczych. Uczymy się, wymieniamy się wzajemnie wiedzą, doświadczeniem, ale krzemionkom wciąż potrzebna jest promocja. Krzemionki wciąż w kraju, za granicą są jeszcze słabo rozpoznawalne, a tu mamy środowisko z całej Polski. Promocja to rzecz o tyle ważna, że Krzemionki ubiegają się o wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Konferencja potrwa do jutra. W planach są prelekcje naukowe czy sesje terenowe w Dolinie Rzeki Kamiennej. Biorą w niej udział geolodzy oraz archeolodzy z naukowych ośrodków w całym kraju, głównie z Dolnego Śląska, między innymi z Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, KGHM Cuprum, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie czy Polskiej Akademii Nauk.